Witam wszystkich. Dzisiaj kilka słów o ziołach na niestrawność. Niestety niestrawność dosyć często nam się zdarza, czy to z powodów tego, co jemy, czy ilości tego, co jemy, czy też nawet ze stresu, niewyspania, przepracowania. Ale jak sobie radzić z tą niestrawnością, kiedy już wystąpiła, albo troszkę jej zapobiegać? Takim fajnym wyborem są właśnie zioła. Zioła, które mogą wspomóc działanie naszego układu pokarmowego i zapobiegać, czy też niwelować, zmniejszać efekty tej niestrawności. Dzisiaj wymienię kilka z tych takich najpopularniejszych, najfajniejszych ziół i pamiętajmy, że te zioła mają dosyć szerokie zastosowanie. Jedne będą działać uspokajająco, rozkurczowo, inne będą wspierać pracę naszej wątroby, żółciopędnie, łagodzące skurcze jelit, cała masa możliwości. Pamiętajmy tylko, że zioła nie są czymś cudownym i kiedy ta niestrawność zdarza nam się zbyt często, no to musimy się jednak tematem zainteresować dokładniej. Ale od początku. Melisa lekarska, czyli działanie rozkurczowe, uspokajające. No melisa lekarska, jak sama nazwa wskazuje, coś, co ma fajne działanie, wpływ na nasze ciało, nie tylko na nasz układ pokarmowy. Później mamy koper. Koper, który łagodzi skurcze jelit, często jest poddawane jako herbatka z kopru nawet tym najmniejszym dzieciom, ale również u dorosłych to jego działanie jest bardzo fajne, bardzo skuteczne. Potem mamy miętę pieprzową, czyli nie tylko smak, ale też fajne właściwości. Tutaj jedna uwaga, kiedy mamy zgagę, to lepiej mięty pieprzowej nie stosować. A tak to mięta pomaga przy skurczach, ma działanie żółciopędne, rozkurczowe. Następnie mamy rumianek, czyli też działanie rozkurczowe, działanie ułatwiające trawienie, wspomagające pracę naszego układu trawiennego, naszego układu pokarmowego. Następnie jest ostropec plamisty. Coś, co najczęściej, można powiedzieć, kojarzymy z wątrobą, ale też ostropec plamisty ma fajne działanie na nasz układ pokarmowy. Później mamy kminek zwyczajny. Ma działanie zapobiegające mdłościom, biegunce, wzdęciom. Następnie jest mniszek lekarski, czyli coś, co nazywamy mleczem, a tym mleczem nie jest, bo mlecz to coś innego. Tutaj należy też zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy jakieś problemy z układem pokarmowym, to musimy uważać takie poważne problemy. To musimy uważać przy stosowaniu mniszka lekarskiego. A tak to mniszek lekarski wspomaga wydzielanie soków trawiennych, żółci. Ogólnie wspomaga, pobudza do pracy nasz układ pokarmowy. I mamy takie rzeczy jak karczoch, czyli nie tylko wspomaganie wątroby, rozmaryn, bylice, ale też na przykład imbir, który zwiększa ilość soków trawiennych, zapobiega skurczom. Oczywiście nie stosujemy tych ziół wszystkich naraz. Ani też nie stosujemy ich zbyt dużych ilości. I to, co wspomniałem na początku, jeśli mamy częste problemy z niestrawnością, zainteresujmy się tym, ponieważ to może wynikać z jakiejś choroby, czy też powinniśmy zmienić dietę, czy też powalczyć z tym stresem, regularnie się odżywiać, zmniejszyć ilość, ponieważ niestrawność, źle działający układ pokarmowy mocno odbija się na naszej ogólnej kondycji. Nieprawidłowo działający układ pokarmowy to niedostarczanie naszemu ciału odpowiedniej dawki energii, odpowiedniej dawki witamin, minerałów i całej masy innych substancji, które są potrzebne do prawidłowego działania. Czyli dbajmy o nasz układ pokarmowy. A jeśli mamy problemy, mamy niestrawność, postawmy na jedno z tych ziół. No niekoniecznie na jedno, ponieważ te zioła to nie tylko działanie wspomagające w walce z niestrawnością, ale też cała masa innych zastosowań. Dlatego sprawdź na tym kanale materiały, czy to o mniszku lekarskim, o ostropeście, o mięcie, o melisie i dowiesz się, jak stosować oraz jakie właściwości poza tymi wymienionymi dzisiaj te zioła mają.
A na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka oraz do opublikowania, udostępnienia, wrzucenia na swoje media społecznościowe, pokazania swoim znajomym tego materiału. Do usłyszenia ponownie.